Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, Joanna Nogal-Gromala i rozmowa dnia, piątkowa rozmowa dnia, a dzisiaj w naszym studio gościmy Tomasza Jarosza. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich widzów naszej telewizji sądeckiej. I tutaj się tak zastanawiałam, jak przedstawić dalej i tak sobie myślę, że zbyt wiele tych funkcji, zbyt wiele byłoby do powiedzenia, więc tak powiem, że człowiek, który zaraża dobrą energią i człowiek, który chyba znajduje czas na wszystko. Staram się przede wszystkim tak zarażać dobrą energią i ten czas też na to wszystko gdzieś znaleźć, bo obowiązków jest troszeczkę i można powiedzieć, tak z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej, głównie tych artystycznych obowiązków, a tu jeszcze rodzina, dom, ale staram się jakoś to wszystko godzić. No właśnie, czy świat po Opolu, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać wcześniej, jakoś się zmienia? Zmienia się może na tyle, że rzeczywiście jako osobiście, jako ja, mam gdzieś więcej tych propozycji występów wokalnych, tak, z różnymi zespołami, z orkiestrami, z mniejszymi składami, na różnych uroczystościach, z różnych okazji, co poniekąd mnie bardzo cieszy i fajnie, więc gdzieś tam korzystam z tego czasu, który jest. Oprócz tego oczywiście występy z zespołem Lehersi, więc cały czas coś się dzieje, pomimo tego, że no rok temu było źle, no bo pandemia, w tym roku fajnie ruszyło. No ale to jest chyba tak, że nie każdy tą swoją karierę jest w stanie poprowadzić, nie każdy jest w stanie wykorzystać taką szansę, jaką na przykład daje Opole, czy uczestnictwo w różnych programach, których mamy dzisiaj mnóstwo, nie chcę wymieniać tytułów. Nie każdemu się to udaje. Pewnie tak. To też trzeba gdzie mieć... tkwi ten sukces, żeby dobrze tą szansę wykorzystać? Myślę, że trzeba mieć też trochę chyba szczęścia w tym, bo przede wszystkim, żeby ktoś zauważył, tak? Programy telewizyjne, sam występ w telewizji daje możliwość pokazania się, tak? To jest bardzo dużo odbiorców, widzów, którzy oglądają. Nie wiemy, kto po drugiej stronie ogląda, więc tak naprawdę pokazujemy się wielu ludziom i jeśli trafimy na kogoś, komu się spodobamy, no to oczywiście później dzwonią, znajdą, są media społecznościowe, ich zawsze gdzieś tam wygooglają i znajdą kontakt i przeważnie dzwonią. Nie jest to regułą też na pewno. Ja to zawsze uważam, że trzeba mieć tą dozę szczęścia, aczkolwiek jeśli chodzi o słowo kariera, nie lubię tego słowa, bo czy ja wiem, czy to kariera. No nie, no jest to kariera. No to nie ma co tu kokietować, jest to kariera na pewno. Natomiast czy to też jest tak, że jest pewien czas, który ma człowiek do wykorzystania na przykład po takim występie w Opolu, czy pokazaniu się w różnego rodzaju programach, a później gdzieś ten telefon milczy i jeżeli tego czasu nie wykorzystamy, no to możemy już popaść w taki niebyt artystyczny? Z pewnością tak. Największy czas jest zaraz po programie, tak? Po występie w telewizji, gdziekolwiek, gdzie się pokażemy. No niestety ja miałem takie szczęście i nieszczęście, bo dla mnie osobiście zwycięstwo w programie Szansa na sukces i sam występ na festiwalu w Opelu to wielkie zaszczyty i wielki sukces osobiście. Tylko szkoda, że w czasie właśnie pandemii, tej twardej pandemii, gdzie wydarzeń artystycznych nie było w ogóle na żywo, tylko odbywały się gdzieś tam sporadycznie online głównie, więc to był problem. I tak naprawdę teraz, jak gdzieś tam się poluzowały te obostrzenia i tak dalej, że są te wydarzenia artystyczne, są koncerty, no to staram się teraz to jakoś wykorzystać. Wiadomo, że minął już rok od tych występów, więc to jest bardzo dużo czasu. To jest bardzo dużo czasu, ale mogę zdradzić, że nagrywam jakiś tam materiał swój. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie poddaję się, ale też nie robię to na zasadzie takiego ciśnienia, że muszę, tak? Po prostu chcę coś zrobić, może dla siebie przede wszystkim, spróbować sił. Co z tego wyjdzie, zobaczymy wkrótce, ale mam nadzieję. Ale mówiąc materiał, to ma Pan na myśli płytę? Tak, płytę, chociaż wcześniej chciałbym wypuścić demo, porozsyłać w różne miejsca właśnie, żeby gdzieś kogoś zainteresować tym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli się nie uda, no to po prostu będę działał na własną rękę, że tak powiem, ale tak, chciałbym właśnie wydać płytę. A jaka to muzyka będzie? No właśnie, tutaj tak właśnie chciałem odbiec chyba od tego Tomka Jarosza, którego pewnie większość zna, czyli tego folkowego hodoka, który, jak to zawsze mówię, drze gębę ostro, tylko
rockowo-popowe, coś, te klimaty, taki troszeczkę inny Tomek Jarosz. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, że to będzie coś innego. Aczkolwiek od folkowizny, od tego śpiewania, od którego chyba tak naprawdę od małego jest, od tego nie odejdę na pewno. To zostaje zawsze. Ale już mieliśmy okazję widzieć, myślę, że duża część z widzów, internautów, innego Tomasza Jarosza, bo widziałam na przykład w mediach społecznościowych ostatnio zapowiedź koncertu, który już się odbył, z tego co wiem, i widziałam pana w garniturze. Tak. Co to był za projekt? To jest właśnie pokłosie tych występów telewizyjnych, że ktoś zadzwoni z propozycją zaśpiewania na koncercie, a koncert był naprawdę bardzo, bardzo w Krakowie, to koncert był. To był Festiwal Smaku, jubileusz restauracji, która robiła piknik rodzinny i tak dalej. Ale przy okazji poznałem naprawdę wspaniałych ludzi, no, aktorów, wokalistów, których oglądałem w telewizji, a nie miałem nigdy na żywo z nimi do czynienia. Także też fajna przygoda, tak? Coś nowego. Ale że było w garniturze, taki był poniekąd wymóg, bo to był taki koncert bardzo, bardzo elegancki, że tak powiem. No to dlatego właśnie ten garnitur, czyli coś w ogóle dla mnie nowego, bo zazwyczaj w garniturze no, nie występuję. Ale da się tak łatwo przejść właśnie od tego stroju takiego folkowego, regionalnego do garnituru? Staram się być elastyczny w tych kwestiach i nie mam z tym problemu, żeby trzeba garnitur, jest garnitur. Zresztą osobiście lubię chodzić w garniturze, chociaż rzadko chodzę, głównie różne tam okoliczności. No ale głównie moim strojem to jest ten właśnie folkowy, lahersów, te wyszycia lachowskie, regionalne. Dużo tych koncertów pan gra, dużo pan śpiewa, no bo w zasadzie patrząc, to ten kalendarz chyba i ten weekendowy czas jest zapełniony chyba w 100%. Zawsze coś, tak mówię, tutaj jeszcze jest orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej, z którą nadal współpracuję, nadal są koncerty i też z nimi śpiewam. Lahersi, tu gdzieś, tak mówię, prywatnie ktoś zadzwoni, żeby zaśpiewać z jakimś zespołem. Więc naprawdę jest tego sporo. Nie spodziewałem się tego, że w maju, jak obostrzenia troszeczkę poluzowano, że będzie tyle tych występów, ale jestem zadowolony, bo naprawdę na te czasy jest tego dość sporo. No. Jest też dużo imprez takich charytatywnych, gdzie się pan udziela, gdzie pan również pomaga, gra, śpiewa. Zawsze staram się, ja i staramy się zespołem w takich wydarzeniach, w koncertach charytatywnych uczestniczyć, na ile nam tylko czas pozwala i możliwości, że możemy, że nie mamy koncertu, że jest termin wolny, to staramy się to robić, bo kurczę, no trzeba pomagać, tak? Po to, jeśli ktoś nas oczekuje na takim koncercie, liczy na to, że nasza obecność pomoże zebrać potrzebne fundusze dla osoby potrzebującej, to dlaczego mamy tego nie zrobić, tak? Także z największą przyjemnością takie koncerty dla mnie są naprawdę takim, zresztą każdy koncert jest dla mnie wielkim przeżyciem, ale charytatywne koncerty szczególnie, zwłaszcza jeszcze jak jest osoba, dla której jest ten koncert grany, jeśli jest możliwość, że ona jest na koncercie, to już w ogóle jest niesamowite przeżycie, także tam staramy się pomagać. Zadam takie bardzo schematyczne pytanie. Czy jak się to udaje pogodzić wszystko? Obowiązki służbowe, dom, rodzinę, jest pan ojcem, jest pan mężem, no i granie, i koncerty, no bo tak jak mówię, no wystarczy spojrzeć w te media społecznościowe, na pana fanpage, tak się to chyba nazywa, no jest tego naprawdę cała masa. No właśnie, to jest tak, że jest tego dużo i nieraz ludzie właśnie znajomi, tak, pytają się, jak ty znajdujesz czas i tak dalej. Staram się, chociaż Tomek, nie śpisz w ogóle? Mało, ale tak, staram się wysypiać. Czasami są takie dni, że na przykład nie dzieje się nic, w sensie nie ma koncertu, to wtedy coś się tam odeśpi, nie za często to jest, ale no życie mam takie troszkę w biegu, nawet bardzo w biegu. Zawsze się pytają mnie znajomi, jak ja to godzę. Staram się to godzić, czasami jest ciężko. Czasami jest tak ciężko, że po prostu jest, nawarstwia się tych koncertów, tych wydarzeń, do tego jeszcze praca i tak dalej. I mam czasami ochotę rzucić wszystkim, tak, żeby po prostu zostawić pracę, mam dom, rodzinę, dobra, daj sobie, Tomuk, spokój z wszystkim i tyle.
Ale to jest chwilowe tylko, to jest chwilowe, bo ja chyba bym nie potrafił tak sobie siedzieć bezczynnie i nic nie robić. Po prostu ja muszę coś robić, muszę działać, muszę być w tym takim biegu notorycznym. Ale to jest kwestia charakteru, czy jakiejś siły, którą gdzieś skąd się daje czerpać? Nie wiem, czy jakiegoś wrodzonego optymizmu, czy po prostu można się gdzieś tam tego optymizmu nauczyć? Znaczy optymistą to ja chyba jestem od zawsze i zawsze pomimo różnych tam gdzieś problemów i sytuacji zawsze starałem się mieć ten uśmiech na twarzy. Żeby może nie wiem, może innych zarażać tym, że problemy są, ale zawsze trzeba być jakoś pozytywnie do życia podchodzić. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie te obowiązki i tak dalej, no jestem nauczony od w sumie od małego, tak, bo jak zacząłem szkołę muzyczną, no to była szkoła podstawowa, szkoła muzyczna, więc z jednej szkoły do drugiej szkoły, no to cały czas bieg, później przyszła szkoła średnia, dalej szkoła muzyczna, jeszcze do tego zaczęły się próby, czy to z orkiestrą, czy to zespół regionalny Lachy, bo też tam grałem, no i tak naprawdę obowiązków było mnóstwo. A później, czym człowiek starszy, no dobra, szkoły się skończyły, przyszła praca, przyszło życie i tak człowiek już nie zwolnił, tylko dalej w tym amoku się działało. Czyli obowiązki hartują. Tak, myślę, że tak. I dwa słowa na temat tego koncertu, który jest zaplanowany tutaj u nas na Sądecczyźnie. Mam na myśli koncert, który odbędzie się w Starym Sączu 30 października. Co to za impreza? Nie powiem, że koncert wyjątkowy, bo wiele pana koncertów, żeby nie powiedzieć, że wszystkie są wyjątkowe, inny niż wszystkie, może tak? Tak, z pewnością jest inny niż wszystkie, dlatego drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie 30 października, godzina 17, Sokół w Starym Sączu, sala kinowa w Sokole. Będzie koncert, można powiedzieć, z okazji jubileuszu Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, 5 lat mają, piękny jubileusz. I tam też z Lachersami i z Symfonią Karpatia wystąpimy w naszym koncercie. Dlaczego wyjątkowy? Dlatego właśnie, że można powiedzieć, będzie rockowo i symfonicznie po lachowsku. Takie nasze marzenie, moje marzenie, żeby zagrać taki koncert. Wielkie zespoły grały symfoniczne koncerty. Dlaczego my, mali Lachersi, nie możemy takiego zagrać? Dlatego cieszę się bardzo, że się udało, że wszystko się udało dopiąć na ostatni guzik. Teraz czym bliżej terminu jest tych przygotowań bardzo dużo i tak jak mówię, załatwień i żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, żeby nie było jakiegoś faux pas i mam nadzieję, że wszystko się uda. Ale drodzy Państwo, jeśli przyjdziecie, mam nadzieję, nie pożałujecie, będzie warto, więc zapraszam bardzo serdecznie. To wielkie przedsięwzięcie rzeczywiście z orkiestrą symfoniczną. Repertuar znany już jest? Tak, repertuar będzie głównie muzyka Lachów Sądeckich, czyli nasza regionalna muzyka, oczywiście zrobiona w aranżacjach na orkiestrę symfoniczną i na zespół Lachersi. Numery, które gramy z Lachersami, które są znane, które też były na pierwszej płycie. Z tego projektu też będzie płyta, bo tak jest, bo to są pieniążki z projektu marszałkowskiego, więc będzie płyta. Mam nadzieję, że będzie można ją gdzieś tam oczywiście zdobyć. I cóż, 15 osób orkiestry, 7 osób zespołu, to już robi 22, do tego nagłośnienie, wszystko naprawdę tego jest mnóstwo do dopięcia. No ale żeby był efekt, no to chyba tak musi być. 30 października Dokładnie. W Starym Sączu w Starosądeckim Sokole o godzinie 17. 17 jest start imprezy, także zapraszamy bardzo serdecznie. No, przyłączamy się do tych zaproszeń. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę, za wizytę w studio. Moim widzom, internautom za uwagę. Przypominam, moim i Państwa gościem był Tomasz Jarosz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.